Witam serdecznie, z tej strony Transdimensional One. Powracamy do UFO, kolejne starcie. Ja tutaj niestety cały czas głosem straszę, ale miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś tutaj kontynuować tą naszą kampanię. Musieliśmy cofnąć się do początku poprzedniego odcinka. Niestety cała nasza drużyna została unicestwiona przez jeden rybi balon wypełniony wybuchowym gazem. Przed czym ostrzegałem was już wcześniej, zanim nam to w twarz wybuchło. Chcemy zabezpieczyć to UFO. Szczerze mówiąc, poważnie się zastanawiam, jak do tego podejść. No cóż, wyruszmy, zobaczymy. Tak jak mówiłem, kampania dobrej woli ukończona. Będziemy próbowali współpracować tutaj właśnie z ludźmi na całej Ziemi, żeby planetę odbudować i stawić opór obcym. Zobaczmy, co na nas tutaj czeka. Trzech retikulan. Świetnie. Spróbujmy przemieścić się może tędy. I copy. I read you. Good to go. Yes, sir. Jak widzieliście przez chwilę tutaj portrety naszych żołnierzy zawiesiły się w animacji. Zresetowałem to, żeby nikogo to nie irytowało. Przynajmniej, żeby mnie to nie irytowało. Rozglądamy się za obcymi. Na razie żadnych nie widać. Przemieścimy się tak, żeby zabezpieczyć wrak. A tu ani jednego obcego przy wraku. Nie będziemy paradować główną ulicą. Schowamy się gdzieś z boku. Zobaczmy, gdzie tych obcych znajdziemy. Dobrze by było natrafić na nich pojedynczo i na bliski zasięg. Naprawdę. Okej. Obcy posiada tylko pistolet laserowy. Fantastycznie. Jeden obcy z głowy. Alien hostile is in sight. To już jest chyba karabin. What is it? Yes, sir. Kto nie może strzelać? Brian nie może strzelać.
Okej, okay, Brian już może otworzyć okienko. Moment. I read you. Your orders, sir? Standing by. Yes, sir! Incoming fire! Reporting injury, sir. A nie, to też był pistolet. Yes, sir! Dobra. Teraz musimy się przegrupować. I odnaleźć ostatniego obcego. Alien hostile insight. O nie. Bez jaj, proszę. To jest pierwsza misja z obcymi. Zobaczycie, moi drodzy, jak działa ta broń. Proszę, przyjrzyjcie się uważnie. Yes, sir. Yes, sir. I copy. I copy. Yes, sir. Incoming fire. Your orders, sir? I read you. Request an order, sir. I doubt you can enter, sir. To jest bardzo, bardzo, bardzo yes, potężna sir. Broń. I tylko czystym cudem żaden z naszych żołnierzy nie został raniony tak, że musiał trafić do szpitala. To jest broń miotacz plazmowy, właściwie można tak go nazwać. Okej. Target injured. Ukończyliśmy misję. Tak. Pierwsza misja przeciwko UFO-kom i już na sam początek taka miła niespodzianka. Jackie zostanie naszą snajperką, ponieważ zostanie tak, odmiany. Ponieważ ma bardzo wysoką obserwację, ma bardzo wysoką zdolność do trafienia obcych tam, gdzie boli, więc będzie to się nam opłacało. Sandra to, tak jak mówiłem, specjalistka do broni ciężkiej. Nie potrzebuje percepcji. Musi wiedzieć tylko mniej więcej, w którą stronę strzelać. A Ravenna jest po prostu przeciętną panią żołnierz. Ale można jej tutaj właśnie zainwestować w umiejętność trafienia obcych tam, gdzie boli. Dobra. Przejęliśmy bazę obcych i przepraszam, przejęliśmy po prostu bazę, ponieważ zabezpieczyliśmy UFO, a dzięki temu, że zabezpieczyliśmy UFO, to gdy tylko wrócimy do tej bazy z misji, to tak jak, o właśnie, tutaj mamy to działko plazmowe obcych. Umiejętność za nim odpowiadająca do rzucania. Nie obsługa broni ciężkiej. Okej. Okay. Ktoś nie ma pancerza? To jest ciężki pancerz? A, dobra. Wszyscy, którzy mogą sobie na to pozwolić, posiadają ten ciężki pancerz. I teraz wróciliśmy z bazy, możemy na przykład zastanowić się, jak używać uzbrojenia obcych. Nie, to jest badanie, jak działa uzbrojenie obcych, a to jak używać go, to jest inne zadanie dla inżynierów, nie dla naukowców. Sprawdźmy, co to jest właśnie, jak do tego, jak to ugryźć. I rzućmy okiem. Nie dostaliśmy karabinów snajperskich. Absolutnie fatalnie.
będziemy musieli wyruszyć, spróbować przejąć tą bazę, mając właśnie nadzieję, że tam znajdziemy karabiny snajperskie i że tym razem nam w twarz rybka nie wybuchnie. Wysyłamy naszych ludzi tak, jak tutaj wcześniej ich przygotowałem, z wyłączeniem takim właśnie, że... Tutaj użyjemy karabinka. I Brian może sobie... wziąć zapas innego. Jeżeli wejdziemy do bazy, to Briana wyposażę w ten oto shotgun, żeby mieć coś do walki w zwarciu bardziej. Ok, udało nam się obcych przejąć, ale nie jesteśmy w stanie żywych, ale nie jesteśmy w stanie utrzymać ich przy życiu. Kiedy zaniknie zasilanie ich pancerza, to oni zwyczajnie umierają, ponieważ atmosfera Ziemi jest dla nich trująca. Lecimy na misję, moi drodzy, i zobaczymy, jak ta misja się tutaj nam powiedzie. Musimy się dostać tutaj. Wejście jest tutaj. Czyli... no okej, przejdziemy się tędy. Zobaczymy, ilu obcych po drodze spotkamy. No, super. Requesting orders, sir. I'm able to hit him now. Can't even see him now. My target just disappeared. Your orders, sir? Can't hit him anymore, sir. Ognia. Zanim on zacznie do nas strzelać. Ale mamy straszliwie słabe obrażenia. Zastanawiam się, skąd to wynika. Ten obcy nie zadaje obrażeń, tylko paraliżuje. Nie wiem, czy wam opowiadałem, ale nie pamiętam. Dużo amunicji zużyliśmy tutaj. Walnijmy sobie save'a na wszelki wypadek. Ponieważ jeżeli w tej misji nam ryba w twarz wybuchnie, to nie będziemy się cofać do początku odcinka, tylko właśnie zaczniemy sobie powolutku coraz częściej robić takie save'y w trakcie misji, no bo będziemy szanować zarówno wasz czas, moi drodzy obserwatorzy, jak i mój. Czyli tak jak wcześniej grałem, save scam, save scam, save scam. Czyli zapisujemy często, wczytujemy często i wygrywamy dzięki temu. No proszę, tylko dwóch obcych na zewnątrz, czyli wewnątrz pewnie kilku sekund. Ilu? Sześć.
No dobrze. Kto by mógł przeładować? Yes, standing by. Yes, sir. What is it? Yes, sir. Zakładamy się, że tutaj będzie jedynka. To tak jak mówiłem. Yes, sir. These are their orders. What now, sir? Your orders, sir? Here they come. Oh, yeah. Can't seem, sir. Yes. Your orders, sir? What ready, sir? I'm in trouble. Jak widzicie, shotgun jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo przydatną rzeczą. Yes. A ty nie masz apteczki. Standing by. Sandra, ty powinnaś mieć jakąś apteczkę. I downed him. Standing by. Plan completed. I'm ready for further orders. Okay. Huh? I'm ready for further orders. Nie wyposażymy wszystkich w shotguny. No bo tutaj też na przykład walka może być, prawda? Więc nie chcemy jak gdyby działać tutaj tylko w jednym przypadku, chcemy działać w każdym. Jeden shotgun naprawdę bardzo ładnie tutaj działa, no bo tak, 900 punktów obrażeń w porównaniu do nawet z automatu pełnego 219. Tak więc widzicie, tutaj do czyszczenia bazy właśnie shotgun jest jak najbardziej na miejscu. Szybki zapis. Nie pamiętam, czy była tutaj opcja szybkiego zapisu gdzieś. O, proszę bardzo, nowy typ obcych. Bardzo, bardzo podobny do... I just cannot see him. To rybki. Również nie chcecie pozwolić mu się zbliżyć, tylko ma więcej punktów obrażeń. Większy zasięg chyba. Więcej punktów życia, przepraszam. Ready. No cóż. Jeżeli gość nie chce wyjść stąd. I can't hit him anymore, sir. What now, sir? Requesting orders, sir. Yes, sir. Well, what do we have here? Ani schowa się gdzieś. Okej. Obcy wyeliminowane. Huh? All done, sir. Wyeliminowaliśmy dwóch, tutaj jeden idzie, czy jeszcze gdzieś na mapie jest trzech. Pobawmy się z tym obcym. O, jak I'm ready for fire, sir. Target eliminated. Prawie, że ładnie poszło. Niepotrzebnie do niego wyszliśmy. He's out of sight now. Jeszcze trzech obcych gdzieś się tutaj kryje. Nie powinienem tak otwierać drzwi. Rybka. Okej. Okay. Otworzyć ogień. Pięknie. Dwóch obcych. Zakładamy się, że ta rybka będzie czekała? Nie? No proszę. Hej!
Fortun, nie? I can't hit him anymore, sir. I kto nie może jeszcze strzelać? Yes, sir. Yes, sir. Your orders, sir. I got it, sir. Heads up. I can't hit him anymore, sir. What next, ready, sir? Sir. Awaiting for your order. Okay. Koniec misji. Moi drodzy, zabezpieczyliśmy bazę. Baza zabezpieczona, dwa awanse. Briana będziemy chcieli przeszkolić jako żołnierza, ale obecnie potrzeba mu inteligencji, żeby lepiej trafiał tych obcych, do których strzela. A Amy zdecydowaliśmy się przeszkolić też na żołnierza po prostu. Siła woli czy zręczność. Drobinka więcej uników. Lepsze rzucanie niech będzie. Nie, to jest zwinność, to jest zręczność, tak, czyli zwinność. Ok. Może być. Baza zabezpieczona. Czyli tak. Mamy te dwie bazy. Zmienimy ich typ. To będzie inżynieryjna. A to będzie badawcza. Nie, też inżynieryjna, bo mam mało inżynieryjny. Dobra. Moi drodzy, jakimś cudem nam się udało. Za 5 godzin Malcolm będzie dostępny, żeby można go było wysłać na misję. Dalej, ekwipunek. Mamy karabinek, jeszcze jeden snajperski, super. To znaczy, że będziemy mieli dwa karabiny snajperskie na tą misję. Czyli to będzie tak, Jackie i Malcolm będą wyposażeni w karabiny snajperskie. Sandra będzie wyposażona... O nie, to jest jednorazówka. Jednorazówki nie chcemy. Sandra będzie wyposażona w... A, jeszcze nie przeskoczyliśmy. Tak. Okej. Drużyna wylądowała. I to będzie wyglądało tak. Lecimy od razu do tej strefy 51 właśnie. A nie, mamy tylko jeden karabinek snajperski. Przecież nie byliśmy na tą misję. Mamy jeden karabinek snajperski, czyli to nie Jackie będzie. Dobra, zaczekamy. Przewiniemy czas te 5 godzin, aż Malcolm nie wróci. Wysyłamy myśliwiec do przechwycenia UFO. Okej. Żołnierz w pełni wyleczony. A przed końcem tego odcinka właśnie chcę tutaj sobie na spokojnie przemyśleć, jak to ugryźć. Ze względu na to, że Jackie jest tak powolna, to ona musi mieć coś na większy dystans. Dalej. Misja... Na którą wyruszymy również zawiera element właśnie wejścia do bazy. Więc części naszych żołnierzy damy strzelby. Zamiast AK dostaniesz AK. To
tutaj znów z Aka tym razem. G36. Bardzo chciałbym naszych żołnierzy przeszkolić, przygotować ich jakoś lepiej na to, co nastąpi zaraz. Ale nie za bardzo możemy sobie na to pozwolić. Wivenna... A, tak. Wszyscy, którzy mogą, najlepszy możliwy pancerz. A potrzebujemy tutaj broni ciężkiej. I jeszcze na innych osobach, jeżeli się da, będziemy chcieli troszeczkę więcej tej amunicji na wszelki wypadek ze sobą zabrać. Okej. Wszyscy mają przeciętną prędkość, oprócz Jackie, ona ma karabinek snajperski. I już za długo tutaj siedzę, za długo nad tym myślę. To będzie kwestia na kolejny odcinek, właściwie w następnym odcinku lecimy do strefy 51. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!